A my już łączymy się z naszym kolejnym gościem. To wielki zaszczyt. Pisarz śląski Szczepan Twardoch jest z nami. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Są dwie rzeczy pewne w Polsce od jakiegoś czasu. To są nominacje i nagrody dla Szczepana Twardocha i to jest w wersji bardziej prawdziwej hejt. Czasem już ostatnio jak patrzyłem to zaszczuwanie, a w bardziej łagodnej awantura po słowach, które wypowiada Szczepan Twardoch. Ta awantura głównie trwa w różnym tak zwanym prawicowym internecie, wśród także rządowych, prorządowych mediów. Ostatnia awantura powstała w wyniku twojego stwierdzenia, przypomnienia o tym, że jesteś Ślązakiem. Mam wrażenie, że mówisz o tym regularnie i nie wiem, czy ciebie to jeszcze dziwi w jakiś stopniu, że takie awantury za każdym razem się pojawiają, chociaż przyznasz, że ta skala, która ma miejsce dzisiaj, jest ogromna. Nie, to przestało mnie dziwić już dawno, ponieważ wiem, jak to wygląda, cały psychologiczny ustrój takiego komentatora i też nie przywiązuję do tego jakiejś szczególnej wagi, bo wydaje mi się, że nie są to jednak poglądy reprezentatywne dla całości, czy też większości polskiego społeczeństwa. Co mnie czasem jednak ciągle zaskakuje, to zapewne nie wystawia najlepszego świadectwa mojemu socjologicznemu słuchowi, co mnie ciągle zaskakuje, to że czasem zupełnie niewinne, w moim mniemaniu przynajmniej, stwierdzenia wywołują burzę, a kiedy indziej dużo wydawałoby się mocniejsze, tudzież bardziej radykalne opinie przechodzą być może szczęśliwie bez echa. Tak, to zapewne dotyczy tych krótkich wpisów, które generują emocje. Sam przyznajesz w jednym z nich, że ten ostatni, przez to, że był krótki, to był i prostszy do zrozumienia dla hejterów. Pewnie dlatego to skończyło się aż taką awanturą. A chciałem uporządkować lekko tę dyskusję. To wszystko dzieje się w ważnym momencie. Trwa spis powszechny. To taka okazja do tego, żeby zaznaczyć swoją obecność i podmiotowość także w takiej debacie publicznej. Powiedziałeś ostatnio, że sprawia ci pewną taką, ująłeś to, perwersyjną radość i pewną satysfakcję te kłótnie czy te spory, które się dzieją. Uważasz, że to jest taki bardzo ważny moment teraz, który się dzieje dla Ślązaków, dla ludzi, którzy chcą zaznaczyć swoją podmiotowość, swoją tożsamość, że z tej całej kłótni, tej awantury może wyrosnąć coś lepszego, niż można byłoby przypuszczać? Jest to moment ważny, bez wątpienia. Natomiast nie jest to jakiś moment decydujący czy kluczowy. To nasza samoświadomość i etniczna tożsamość, nas Ślązaków, nie zależy od wyników spisu powszechnego. A nawet gdyby się okazało, że jest nas, nie wiem, 1,5 miliona, to jakby nie zmieni to niczego w nas samych. Tak samo jak się okaże, że jest na 150 tysięcy nagle, a reszta jakoś wyparowała jakimś przedziwnym zrządzeniem losu, to również nie zmieni niczego w nas samych. Ja też nie spodziewam się, aby w najbliższym czasie państwo polskie, Rzeczpospolita Polska, niezależnie od wyników spisu, zmieniła swój stosunek do nas. Ponieważ gdyby miała tak zrobić, no to 800 tysięcy deklaracji narodowości śląskiej w ostatnim spisie już by dawno coś zmieniły, no a nie zmieniły niczego, prawda? Zupełnie niczego. I państwo polskie konsekwentnie ignoruje swoją największą mniejszość etniczną, której istnienie jest faktem obiektywnym, ponieważ istnienie tej największej mniejszości etnicznej, czyli nas, Ślązaków, państwo polskie stwierdziło niejako samodzielnie, no, zaobserwowało nasze istnienie za pomocą spisów powszechnych. No i czy coś to zmieniło? No nie zmieniło niczego.
mówisz, że dziwisz się coraz rzadziej, gdy przyglądasz się tej dyskusji, ale jednak ten moment, jeszcze na moment o spisie powszechnym, w którym w tym spisie proponowanych narodowości nie występuje jako proponowana narodowość śląska. Pośród wielu innych należy wybrać opcję inne i tam ewentualnie wpisać taką, do czego ty nawołujesz, co ty proponujesz zrobić. To jest coś, co jednak mnie zdziwiło. To może dlatego, że nie jestem tak bardzo osadzony w tej dyskusji. Jak ty to odbierasz? No, moim zdaniem to jest jakiś tam taki mały akt sabotażu ze strony państwa polskiego, który ma utrudnić deklarowanie tej narodowości śląskiej, tak jak kiedyś w tych spisach sprzed 10 i 20 lat występowały pewne kreatywne działania rachmistrzów, których zachęcano jakieś kierownictwo tego spisu zachęcało do zniechęcania ludzi do wpisywania tej rzekomo nieistniejącej narodowości. No tak teraz, mimo wyników poprzedniego spisu, państwo polskie uznało za stosowne wpisać w te kafeterie, czyli w te listy narodowości do wyboru, wpisać narodowości, o których wiemy, że w Polsce reprezentowane są przez na przykład kilkadziesiąt osób, natomiast nie wpisało narodowości, którą jako jedyną zadeklarowało w ostatnim spisie 300 tysięcy ludzi, a razem z narodowością polską 800 tysięcy ludzi, czy łącznie. No i z czego taki drobny akt złośliwości może wynikać, to nie wiem, to już jest być może zadanie dla psychoterapeutów, nie dla mnie. Tak, to być może pytanie do nich, ale pytanie do ciebie, być może już ostatnie w tym temacie, na przestrzeni tych wielu lat doświadczeń ostatnich, także chociażby na podstawie ostatniego wystąpienia Andrzeja Dudy, już też nie będziemy się pastwić nad tą rezurekcją, ale chciałem cię zapytać, czy ty widzisz szansę na dialog w tej chwili? Taki zwyczajny, normalny dialog, taką zwyczajną rozmowę, która nie zawsze kończy się tak jak tymi ostatnimi awanturami. I zapytam tak najogólniej, z państwem polskim w tej kwestii dotyczących, w tych kwestiach ważnych dla Ślązaków, bo to się powinno po prostu opierać na jasnym dialogu, w którym jedna strona dokładnie mówi, stawia swoje oczekiwania. Czy ty już na taki dialog, czy ty już przestrzeni na taki dialog nie dostrzegasz? To przestrzeń na ten dialog być może gdzieś istnieje, natomiast mnie ten dialog na temat śląskości z Rzeczpospolitą Polską w ogóle już jakby nie interesuje. Nie spodziewam się po państwie polskim niczego dobrego w stosunku do Ślązaków, bo jakby 100 lat historii Polski na Śląsku dowodzi, że na nic dobrego Śląsk od Polski nie może liczyć. I też w idealnym świecie Polska jako duży, silny, 37-milionowy kraj w środku Europy potraktowałaby swoje mniejszości etniczne jako wartość. Jako wartość, jako bogactwo, które wzbogaca polską kulturę i państwo polskie. No ale skoro Polska wybiera raczej strach i przerażenie na myśl o tym, jakie straszne rzeczy może jej wyrządzić kilkaset tysięcy Ślązaków albo uznanie umierającego języka za język, a nie za tam jakąś gwarę, jak to się w Polsce mówi, to ja się niczego od Polski nie spodziewam i mnie interesuje rozmowa o śląskości raczej nasza wewnętrzna, bo my Ślązacy mamy ze swoją śląskością mnóstwo problemów. Ta tożsamość jest rozmyta, ona jest ciągle w jakimś dynamicznym procesie samookreślenia się i mnie bardziej ten proces już interesuje, nie zaś zabieganie u Polski, tudzież u polskiego społeczeństwa, by łaskawie okazało nam współczucie i obdarzyło nas prawami, jakie mają mniejszości etniczne we wszystkich europejskich krajach. Szczepan, co o jakości polskiej debaty publicznej mówią
takie różne momenty, gdy pojawia się na okładkach prawicowych pism. To się zdarza dosyć często. Ostatnio byłeś dosyć często gwiazdą okładek tygodnika Do Rzeczy. I to nie jest tak, że to jest dyskusja o tym hejcie, który się dzieje w internecie, bo właściwie już to powtórzę. Ja wczoraj przed programem poczytałem trochę tych komentarzy i tekstów. To rzeczywiście już nawet nie była krytyka tego, co mówisz, a jakaś forma zaszczuwania w internecie. Ale do rzeczy, nie, no, to element debaty publicznej. Jak na to patrzysz? Ja nie chciałbym, żebyśmy używali takich wielkich słów jak zaszczuwanie, ponieważ zarezerwujmy je dla sytuacji, w których ludzie są naprawdę krzywdzeni i nie wiem, jakieś dzieciaki, nastolatki o nieugruntowanej swojej jakiejś poczuciu własnej wartości, które rzeczywiście stają się zaszczute i które przeżywają jakiś wielki osobisty dramat. No i nie porównujmy tego do sytuacji, w której jakieś gamonie tam wypisują sobie o mnie rzeczy. Ja nie jestem zaszczuty, naprawdę nie jest mnie tak łatwo zaszczuć, także proszę nie robić ze mnie tutaj jakiejś ofiary, no bo to tak nie wygląda. Co do okładek do rzeczy, no cóż ja mogę powiedzieć, ja jestem niezwykle wdzięczny, bo nie ma chyba innej redakcji w Polsce tak zdeterminowanej w promocji mojego nazwiska i moich książek, więc też wysłałem chłopakom z Do Rzeczy skrzynkę whisky w podziękowaniu za te okładki, bo naprawdę im się należy. No. Ja chcę być pisarzem czytanym, to jest dla mnie ważne. I dawno nikt tak dużo w tym celu nie zrobił jak oni. Tak, to pozdrawiamy redakcję Do Rzeczy, robi swoje dla promocji czytelnictwa w Polsce. Na koniec mam jeszcze chwilę, żeby porozmawiać o sztuce. Tamten rok nowa książka, ale też serial Król. Ja chciałem zapytać, jakie to musi być fascynujące uczucie jednak, gdy okazuje się, że ten serial jest zrobiony tak dobrze technicznie, z takimi rolami, jakie były Michała Żurawskiego czy Arkadiusza Jakubika i pozostałymi. Gdy jednak widziałeś to później, tą całą charakteryzację, scenografię, jak się czuje autor w takiej chwili, gdy widzi ten efekt końcowy? Tak naprawdę to trudno mi powiedzieć o jakiejś konkretnej chwili, ponieważ ja byłem obecny przy całym procesie twórczym tego serialu, więc nie było jakiegoś jednego momentu, prawda, w którym pokazano mi efekt końcowy, a tych poszczególnych etapów od pierwszego dnia na planie przez tam oglądanie pierwszych układek, po kolejne etapy montażu i budowania tam efektów i tak dalej. Ja więc widziałem te odcinki tyle razy, że ja już naprawdę nie pomnę, kiedy zrobiło to na mnie największe wrażenie. I wtedy jakoś skupiałem się, tak jak cała ekipa, raczej na technikaliach niż na jakichś wewnętrznych przeżyciach. Najbardziej wzruszającym dla mnie momentem z całej tej wieloletniej przecież pracy nad tym serialem był chyba pierwszy dzień zdjęć. Pierwszy dzień zdjęć, bo to był moment, w którym po raz pierwszy uwierzyłem, że to się dzieje naprawdę, kiedy zobaczyłem Michała Żurawskiego w charakteryzacji i kiedy zdjęcia ruszyły, to wtedy zrozumiałem, że to, co kiedyś się tam zalęgło w mojej głowie, z mojej głowy jakoś wypłynęło w postaci powieści, nagle zmaterializowało się w aktorach, scenografii i całej reszcie. Serial Król, fascynująca podróż i niesamowicie także zrobiony technicznie i pod każdym względem serial. Wszystkim bardzo serdecznie polecamy, a my bardzo dziękujemy. Szczepan Twardok był gościem Onet Rano. Laureat licznych nagród, ale Kasia Janowska nie odpuściłaby mi, gdybym nie powiedział, że laureat Olśnień Onetu i to dwukrotne. Szczepan Twardok, bardzo dziękuję za wizytę w programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dobrego dnia.